I teraz drugie pytanie, szanowny panie kandydacie. Konwencja stambulska, senat, w którym większość mają przedstawiciele tak zwanego antypisu, zablokował pracę nad petycją obywateli domagającą się zawetowania, odrzucenia przez Polskę tej konwencji. Przypomnę, konwencja stambulska przewiduje między innymi, że rodzice nie będą mieli prawa wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. I teraz pytanie, czy pan jako prezydent będzie chciał wypowiedzieć konwencję stambulską? Oczywiście, że rodzice są od tego, żeby wychowywać swoje dzieci. Nie Jarosław Kaczyński, nie pan prezydent i nie państwo, tylko rodzice. I rodzice to robią. I bardzo się z tego cieszę. Jeżeli na przykład mówimy o walce z nienawiścią, jeżeli rozmawiamy z dziećmi o tym, żeby nie dzieliły się treściami intymnymi w internecie, bo przyzna pan, że to bardzo ważne, to zawsze są to zajęcia dobrowolne. Ale co z konwencją stambulską, panie prezydencie? Panie redaktorze, dajmy szansę innym.